Dzień dobry, cześć i czołem. Witam w październikowym wydaniu Jointa, programu, w którym zderzamy ze sobą gry i inne formy kultury. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowo mięsisty, a to za sprawą tematów, które dla Was przygotowaliśmy. Co czeka Was w dzisiejszym odcinku? Przegląd growej kinematografii dawniej i dziś. Sprawdzimy, czy jeśli człowiek człowiekowi wilkiem, to w takim razie zombie. Przyjrzymy się najnowszym trendom w dubbingu. Przekonamy się, czy gry i edukacja idą w parze, czy wręcz przeciwnie. Parę dni po premierze tego jointa, dokładnie w sobotę, Hyper będzie obchodził 10. rocznicę na specjalnej, otwartej imprezie urodzinowej, na którą możecie wszyscy przyjść. Fakt, że Hyper ma już 10 lat, to dla nas świetny pretekst do tego, żeby zastanowić się, jak w ciągu tej dekady zmieniało się funkcjonowanie gier w szerokim obiegu kulturowym. Na przykład, jakie filmy na podstawie gier wychodziły 10 lat temu i jak w tym czasie zmieniała się growa kinematografia. Oczywiście, o ile w ogóle się zmieniała. Naturalnie nie zrobimy sobie pełnego przeglądu filmów z tej minionej dekady. Trzeba by na to poświęcić mnóstwo czasu. Zamiast tego rozejrzyjmy się za dawniejszymi i obecnymi punktami charakterystycznymi. Jeśli sięgniemy w mroki pamięci i zastanowimy się, jaki film powstał dokładnie 10 lat temu, to natrafimy na absolutny klasyk, który jest wymieniany za każdym razem, gdy mówi się o filmach w kontekście gier. We are running out of time. Tak jest. W 2001 roku na ekrany kin trafiła Lara Croft Tomb Raider w reżyserii Simona Westa. W okolicach swojej premiery film zbierał może nie miażdżące, ale na pewno niezbyt przychylne recenzje. Określano go mianem przebajerowanego i przepełnionego widowiskową akcją, nie składającą się w sensowną opowieść. Co ciekawe, niejednoznacznie oceniano także występ Angeliny Jolie, która była nominowana z jednej strony do nagród za najlepszą rolę żeńską, a z drugiej została także nominowana do Złotej Maliny za najgorszy występ aktorski roku. Opinie o filmie wypowiadane dzisiaj są już zwykle bardziej stonowane, a to z kilku powodów. Po pierwsze, ostatecznie film Lara Croft Tomb Raider okazał się strzałem w dziesiątkę. Do dziś zarobił jakieś 350 milionów dolarów. Po drugie, z perspektywy czasu widać, że ta produkcja, chyba bardziej niż inne, wprowadziła gry do szerokiego obiegu kultury, a postać żeńskiej wersji Indiana Jonesa pojawiła się nawet w kilku reklamach, co chyba najlepiej świadczy o jej rozpoznawalności. Przy okazji muszę Wam sprzedać zaskakującą ciekawostkę związaną z tym filmem. Zanim jego scenariusz przybrał ostateczny kształt, siadali do niego różni ludzie, którzy mieli już na koncie produkcje kinowe związane z grami. Początkowo za skrypt zabrał się Brent Friedman, współodpowiedzialny za drugi film Mortal Kombat. Następnie scenariusz pisał Steven D'Souza, który wcześniej nakręcił niesławnego Street Fightera z Jean-Claude'em Van Damme w roli głównej. Jednak zarówno Mortal Kombat Annihilation, jak i Uliczny Wojownik to filmy z połowy lat 90. Wróćmy więc do tego, co było 10 lat temu. Rok po premierze Przygód Pani Archeolog światło dzienne ujrzał inny tytuł inspirowany grą. Resident Evil. Film z Milą Jovovich odniósł zaskakujący sukces i dla wielu stał się wyznacznikiem tego, jak należy ekranizować gry wideo. Czy to dobrze, czy źle? Ocena należy do Was. Ja osobiście uważam, że pierwszy Resident Evil to akurat jedna z sensowniejszych adaptacji. A w każdym razie później było dużo słabszych. I o wiele słabszych. Zapytacie więc, czy growe filmy w ogóle się przez tę minioną dekadę zmieniły? Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nie. Weźmy chociażby Street Fighter Legendę Chun-Li. Wyjątkowo marną adaptację kultowej bijatyki. Od mizernych efektów specjalnych i słabych scen walki gorzej wypada tu chyba tylko bezdennie głupi scenariusz, który jest jawną kpiną z poziomu umysłowego graczy. Szkoda, że reżyserem tak słabego filmu jest Polak, Andrzej Bartkowiak, któremu zawdzięczamy także film Doom z 2005 roku. Chociaż słowo zawdzięczamy chyba nie jest tu do końca na miejscu. Jakby w kontrze do takich marnych produkcji pojawiają się też dzieła całkiem sensowne. Na przykład ubiegłoroczny Książę Persji Piaski Czasu. Amerykańska superprodukcja, której budżet wyniósł 200 milionów dolarów.
W pracę nad scenariuszem zaangażował się Jordan Mechner, czyli autor pierwszej gry z serii Prince of Persia. Być może po części dzięki temu oraz dzięki niezłej grze aktorskiej powstał film całkiem przyzwoity. Od pojedynczych przykładów o wiele ważniejszy jest jednak całościowy obraz, z którego wyłaniają się dwa nurty. Po pierwsze, 10 lat temu filmy nie służyły do promocji gier, a dziś jest to już normą. Weźmy za przykład arcyciekawy film, czy może raczej miniserial Assassin's Creed Rodowód. 3-odcinkowy cykl, który powstał jako prequel do drugiej części gry. Jako wprowadzenie do docelowej fabuły sprawdziło się to świetnie i jest szansa na to, że podobnych produkcji będzie więcej, bo, jak już was informowaliśmy, firma Ubisoft odpowiedzialna za cykl o asasynach otworzyła własne studio filmowe i na wspieraniu jednej marki z pewnością się nie skończy. To zatem po pierwsze. A po drugie, coraz częściej pojawiają się filmy nie podejmujące się bezpośredniej adaptacji konkretnego tytułu, tylko wykorzystujące motyw gier, czy też motyw grania, jako dodatkową atrakcję. Najlepszym tego przykładem jest Gamer, film, w którym temat centralny stanowi wizja futurystycznych gier wideo, w których zamiast awatarami steruje się żywymi ludźmi. Gamer. This is not something you can control. Jeśli więc spojrzymy na to wszystko całościowo, to zauważymy, że na przestrzeni lat zmieniło się wiele. Oczywiście filmy będące adaptacjami znanych gier wciąż bywają różnej jakości. Jedne są marne, inne naprawdę świetne, jak chociażby fantastycznie zrealizowany i zagrany Assassin's Creed Rodowód. Istotniejsze jest jednak to, że zmianie uległa funkcja gier jako elementu naszej kultury, który staje się coraz ważniejszym źródłem inspiracji dla twórców pracujących na innych mediach. Ostatnim na to dowodem niech będzie Sala Samobójców, film czerpiący z poetyki gier, o którym była mowa w jednym z poprzednich odcinków Jointa. Witam Cię w Sali Samobójców, Dominik. W każdym razie jednego należy być pewnym. Gry mają i będą mieć coraz większy wpływ na kształt współczesnej kultury. A dzięki temu w Joincie tematów do dyskusji prędko nie zabraknie. Boisz się. Jeśli oglądaliście uważnie program informacyjny Hyper Express, to z pewnością nie umknęła wam wiadomość o spektakularnym sukcesie Dead Island, gry, która powstawała we Wrocławiu. Krwisty slasher od Techlandu rozchodził się w pierwszych dniach sprzedaży jak świeże bułeczki i przełamał magiczną barierę 1 miliona sprzedanych kopii w zaledwie 2 tygodnie. Skąd taka popularność gry o zombiakach? To zasługa wyjątkowych rozwiązań technicznych, wybitnego trailera sprzed roku? A możemy po prostu, strach pomyśleć, uwielbiamy zażynać zombie? Jedna rzecz nie podlega dyskusji. Do ogromnej popularności wrocławskiej gry w dużej mierze przyczynił się słynny trailer, który zrobił wokół Dead Island ogromny szum i nakręcił spiralę oczekiwań. Jednak i sam zwiastun nie zyskałby tak dużego poklasku, gdyby nie to, że ten nurt kultury, który korzysta z postaci zombiaków, jest od lat bardzo popularny. Zastanawialiście się kiedyś, jak zaczęła się kariera tego typu potworów? Oczywiście już w czasach romantyzmu mieliśmy w historii literatury i kultury takie bestie jak potwór Frankensteina. Ale akurat to monstrum trudno uznać za zombie. Technicznie rzecz biorąc, zombie to bowiem ożywiony trup, a potwór Frankensteina był swego rodzaju golemem stworzonym ze szczątków wielu ludzi dzięki osiągnięciom techniki. Dr. Frankenstein! Are you all right? My name is Frankenstein! Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że ożywione trupy zostały przeszczepione do kultury zachodu wprost z religii voodoo, której magiczne moce miałyby przywracać zmarłym życie. A przynajmniej życie w jego bardzo prymitywnej postaci. I akurat pod tym względem gra Dead Island wraca do tych korzeni, bo zarówno pierwotny, jak i w grze naturalnym środowiskiem dla zombiaków są tropiki. Hide your kids, grab your wife, better get out of sight.
Oczywiście powszechnie uwielbiane i budzące jednocześnie odrazę żywe trupy przeniesione na grunt kultury popularnej szybko dostosowały się do innych warunków życia po życiu i spotkać je można w zasadzie wszędzie, gdzie tylko są ludzie. Wiadomo, żeby powstało zombie, najpierw musi ktoś zginąć, by zamienić się w taką bestię. Dlatego pamiętajcie, na wypadek apokalipsy zombie uciekajcie na wieś, albo w góry, albo najlepiej na koło podbiegunowe, gdziekolwiek, gdzie jest jak najmniej ludzi. Jednym z pierwszych i zarazem najbardziej klasycznych filmów, które wyprowadziły zombiaki z tropikalnych archipelagów, była Noc Żywych Trupów. Popularne dzieło z jeszcze 1968 roku, po której na fali popularności gatunku powstała cała seria. Świt Żywych Trupów, Dzień Żywych Trupów, Powrót Żywych Trupów, Powrót Żywych Trupów 2, Świt Powrotu Dnia Żywych Trupów o Zachodzie Słońca 3. No, może tego ostatniego jednak nie było. W każdym razie jednym z najbardziej jaskrawych przykładów popularności motywu zombie w popkulturze był słynny, trwający 13 minut teledysk thriller Michaela Jacksona. Thriller to utwór sprzed 30 lat, ale zombiaki się w tym czasie wcale nie zestarzały. Na co dowodem jest popularność takich dzieł jak serial Walking Dead, którego drugi sezon święci triumfy na zachodzie, a i w Polsce ma swoich zagorzałych fanów. Zresztą to, że żywe trupy są żywym elementem popkultury, najlepiej widać w grach. Dead Rising, Lollipop Chainsaw, Left 4 Dead, dodatek do Red Dead Redemption pod tytułem Undead Nightmare. Można by tak wymieniać chyba w nieskończoność. Być może na fascynację zombie przekłada się fascynacja śmiercią w ogóle. A może to tylko zasługa krwawej łaźni i mocnych wrażeń, z jakimi nieodłącznie wiąże się każde dzieło tego gatunku? Jednoznacznej odpowiedzi chyba nie poznamy. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że nieumarli są bardzo uniwersalni. Zauważcie, że równie dobrze sprawdzają się w konwencji westernu, jak i podczas II wojny światowej w Call of Duty. Pasują nawet do tak groteskowej i absurdalnej konwencji, jaką funduje nam Lollipop Chainsaw. Gra o cheerleaderce z piłą mechaniczną w dłoni. Na koniec wróćmy jeszcze na chwilę do samego Dead Island. Jednego co do tej gry można być pewnym. Mimo że nie brakowało w niej niedostatków technicznych, tytuł zyskał mnóstwo wiernych fanów. Czy doczekają się drugiej części? To chyba więcej niż prawdopodobne. Marka powołana do życia przez wrocławski Techland ma szansę się intensywnie rozwijać. Podobno trwają nawet prace nad przeniesieniem tej gry na srebrny ekran. Choć do finalnego efektu został pewnie jeszcze szmat czasu. Oby tylko ten projekt nie okazał się projektem zombie. Ostatnio znowu wiele dzieje się w kwestii dubbingowania popularnych tytułów. Wielu polskich wydawców wraca do tego tematu, choć nie ma co ukrywać, z różnym nastawieniem. Wbrew pierwszym skojarzeniom, które mogą wam przychodzić do głowy, ten temat znajduje się na samym pograniczu gier i filmu, a raczej aktorstwa. Przyjrzyjmy się zatem temu, jak wyglądają najnowsze trendy w dubbingowaniu gier. Nie, nie możesz. Jako pierwszy. Znanych aktorów i celebrytów wykorzystuje się do dubbingowania gier wideo chyba od czasów starożytności. Nie zdziwiłbym się, gdyby pisał o tym nawet sam Arystoteles w jednym ze swoich zaginionych pism. Podchodząc do sprawy nieco poważniej, zauważymy, że przyczyn takiego stanu rzeczy, czyli sięgania przez wydawców po znane głosy, jest kilka. Po pierwsze, zwykle są to osoby lubiane i szanowane, więc budzą wśród graczy zainteresowanie. Po drugie, ich głos jest zwykle bardzo charakterystyczny. I wreszcie po trzecie, znane nazwisko na okładce gry zwiększa jej szanse w walce o klienta przeglądającego nowości na sklepowej półce. Jeszcze nie tak dawno firma Electronic Arts intensywnie wykorzystywała ten zabieg marketingowy. Pamiętacie drugą część Mass Effect z gwiazdorską obsadą? No i cóż mi pozostaje dodać? Żałujcie, że nie grałem w pierwszej części. Pamiętacie Dragon Age Początek z Piotrem Franceskim w roli Kunari? Sam się uwięziłem. Jak z pewnością wiesz, słaby umysł jest śmiertelnym wrogiem.
Wygląda na to, że te czasy już minęły, bo polski oddział EA najwyraźniej wycofuje się z gwiazdorskich obsad w grach kierowanych do hardkorowych graczy. Trzecia część przygód Komandora Sheparda nie doczeka się pełnej lokalizacji. Podobnie zresztą było w wypadku ostatniej części Dragon Age. Elektronicy najwidoczniej wyliczyli, że honoraria dla aktorów i organizacja nagrań pochłonęłyby zbyt duże pieniądze, a i bez tego gry mogą liczyć na zadowalające wyniki. Choć niekoniecznie musi się nam ona podobać, to jednak podobna strategia wydaje się zrozumiała, tym bardziej, że takie produkcje jak Mass Effect zawierają mnóstwo tekstu, a im więcej tekstu, tym większe koszty nagrań. Nie wszystkie firmy idą jednak tą drogą. Wręcz przeciwnie. Ostatnio znów obrodziło w gry, których bohaterom głosów użyczyli aktorzy największego formatu. Żeby nie szukać daleko, wystarczy rzucić okiem i uchem na nadchodzącą polską grę Afterfall Insanity, w której towarzyszyć nam będzie głos Michała Żebrowskiego, dyrektora teatru Szóste Piętro i przede wszystkim bardzo popularnego aktora. Znam go. To jeden z moich pacjentów. Ej, Romek! Ej, pamiętasz mnie? Co bardziej zorientowani wiedzą, że nie jest to pierwszy występ tego artysty w grze wideo. Kto bawił się polską wersją God of War 3, ten z pewnością pamięta Herkulesa przemawiającego jego głosem. Będę nowym bogiem wojny! O ile więc Żebrowski ma doświadczenie w podkładaniu głosu do gier, o tyle tego samego nie można powiedzieć o Krystynie Jandzie, wybitnej aktorce, którą usłyszymy w Uncharted 3. Oszustwo Drake'a. Już sam fakt, że tak ceniona, wielkoformatowa artystka sceny teatralnej i filmowej postanowiła zdubbingować grę wideo, jest czymś godnym uwagi. Posłuchajmy, co Janda ma do powiedzenia o swojej roli i o tym nowym dla niej doświadczeniu, bo przy okazji dowiemy się, czym z perspektywy zawodowca różni się taki dubbing od tradycyjnej gry aktorskiej. Pyskaty z ciebie, gówniarz. Czasem mi mówi ironicznie, czasem mówi coś szeptem, ale złośliwie tak syczy, jak żmija. Nie znasz strachu? Bardzo ciekawe, czego naprawdę się boisz. Kochała kogoś, kto się zostawił i ona z zemsty została szefową, jakąś straszną morderczynią. Ani kul, ani krwi, ani połamanych kości. Nie. Ciebie to podnieca. Prawda? Jeśli chodzi o dubbing do gry, to była pierwsza propozycja. I szczerze mówiąc, zrobiłam to z ciekawości, ale w ogóle generalnie nie bardzo lubię pracy dubbingu. Nie lubię bez oczu, jakby odjęte od tego twarz, oczy. Wszystko trzeba położyć na interpretację w zdaniu, a ja tego nie bardzo lubię. Ale pomyśl, kiedy zabrał cię z ulicy w Kolumbii 20 lat temu, to uratował cię od takiego życia. Czy skazał cię właśnie na takie życie? Zadaj sobie pytanie. Wszystko mi sprawiło szczególną trudność i moim zdaniem jakieś dostałam jakąś taką lekcję pokory, ponieważ każda moja komplikacja, czy każdy mój apetyt na to, żeby coś było oryginalne, tutaj się zupełnie wszystko nie sprawdziło, to trzeba jeden do jednego. Jak się nienawidzi, to trzeba syczeć z nienawiści. Jak się ironizuje, to trzeba syczeć z ironii. Tutaj często dostawam taką uwagę od pana, żeby być bardziej zalotną. No to mi nie idzie. Przykro mi, Natanie, ale chyba zostałeś usunięty z tego równania. Grałam w jednym filmie, który się nazywał Espion l'Étoile. Akcja dotyczyła obudzenia uśpionego szpiega, który musiał wykonać zadanie. Chociaż można by też zrobić na przykład grę z Człowieka z Marmuru, dlatego że taka postać jak ja mogłaby fotografować pokryjomu coś, czego nie wolno fotografować i zwyciężać socjalizm. Oszukasz śmierć. Czy nie? Nie. Spokojnie, Sullivan. Nie zrobię pańskiemu koledze krzywdy. Chcę tylko odzyskać swoją własność. Ja chyba nie umiem grać w taką grę. Do tego mieć trzeba taką zdolność jakąś, nie wiem,
manualną. Ja tego nigdy nie ćwiczyłam. Umiem tylko robić na drutach. Na tym się zatrzymałam, jeśli chodzi o zdolności manualne. Słowa Krystyny Jandy potwierdzają często powtarzane spostrzeżenie. Brak możliwości grania gestem i mimiką to problem, na który najczęściej zwracają uwagę doświadczeni aktorzy, gdy po raz pierwszy zabierają się za taką nową działalność. Zwłaszcza o tej trudności, a także o braku szerszego kontekstu, ani możliwości obejrzenia sceny, którą się odgrywa, opowiadał mi swego czasu Bogusław Linda, gdy podkładał głos pod Kratosa, tytułowego bohatera cyklu God of War. Zeusie! Powrócił twój syn! I chociaż wiele firm angażuje znanych aktorów i robi dobre dubbingi, to nie sposób nie zauważyć pewnej prawidłowości. Zarówno God of War, jak i Uncharted to tytuły dystrybuowane w Polsce przez Sony. I trzeba przyznać, że lokalny oddział tej firmy ma po prostu świetną rękę do pełnych polonizacji. Oby tak dalej. Nie ukrywam, że jednym z tematów, do których zawsze w Joincie chciałem się zabrać, jest temat okołoedukacyjny. Czy gry mogą służyć do szeroko rozumianego rozwoju osobistego? Co mówią o tym psychologowie? Czy gry wideo powinny stać się częścią systemu edukacyjnego w Polsce? Nasza rzeczywistość staje się coraz bardziej zanurzona w mediach, internet i gry stanowią coraz ważniejszą jej część. O tym wszystkim nie muszę was przekonywać i to wszystko nie budzi najmniejszych wątpliwości. Mniej oczywiste jest to, jak gry wpływają na rozwój mózgu i intelektu, zarówno u dzieci, jak i u starszych graczy. I chociaż z całą pewnością nie uda nam się tego zagadnienia rozstrzygnąć, to postanowiłem jednak się z nim zderzyć. Zapytaliśmy więc znaną psycholog Małgorzatę Ome o to, jak gry wpływają na rozwój dziecka. Gry wideo mogą mieć bardzo różny wpływ, tak? To znaczy po pierwsze zależy to od wieku, czy gra jest dostosowana do danego etapu rozwoju, czy dziecko wyciągnie z tej gry to, co byśmy chcieli i czy zrozumie ją we właściwy sposób, a to od tego zależy jego poziom właśnie, to wyznacza jego poziom wiedzy i rozwoju. Druga rzecz jest taka, że zależy też od osobowości, dlatego że my na poziomie już temperamentu, osobowości mamy pewne obszary ryzyka, tak? Dziecko, które jest bardzo impulsywne, które jest potrzebuje bardzo dużo bodźców, żeby móc ożywić jego uwagę, będzie ich potrzebowało coraz więcej. W związku z tym jest to też dziecko, które chętnie impulsywnie reaguje, więc dla niego gra, która jest absolutną strzelanką, która jest przebodźcowana, będzie optymalna, jeśli chodzi o jego potrzeby, ale czy będzie optymalna dla jego rozwoju, nie wiem. W związku z tym to na pewno też jest międzyosobniczo zróżnicowane. No i oczywiście zależy od sytuacji, tak, takiej społeczno-rodzinnej. To jest chyba najważniejsze, dlatego że ja wychodzę z założenia, że same gry jako czynnik taki wyizolowany, pojedyncze, nie są w stanie wywoływać pewnych zachowań, jeśli nie ma na to dobrego środowiska, tak? Dziecko żyje sobie gdzieś tam samo, rodzic nie ma kontroli nad tym, co ono robi. Dziecko jest samotne, ma różne problemy, deficyty i tak dalej, i tak dalej. Jak był film Sala Samobójców na przykład, prawda? Wspaniały film zresztą. No to on wyraźnie pokazywał, że to nie był tylko jeden czynnik, to nie tylko ci rodzice zawinili, tak? Którzy byli zajęci sobą. Tam była sytuacja, w której ten chłopiec miał poważne problemy w szkole. On miał poważne problemy z identyfikacją seksualną, poważne problemy społeczne i te wszystkie czynniki spowodowały, że on był tak świetnym odbiorcą tego komunikatu, że gdyby był pewnie w innej sytuacji, a był to dość mądry, fajny koleś, nigdy taka sytuacja by się nie zdarzyła. I dlatego to nie możemy obciążać samej gry, czy bajki, czy filmu jakby jednoznacznym, jednokierunkowym wpływem. A czy gry można wykorzystywać w procesie edukacji? Po pierwsze, to one mają ogromny atut, czyli mówią językiem dzieci po prostu. Znaczy one są atrakcyjne, tak? Dzieci się uczą wtedy, kiedy bodziec jest dla nich atrakcyjny. W związku z tym, jeżeli my próbujemy przekazać coś przy tablicy, czy w sposób bezpośredni dziecko, rodzic, czy nawet już dzisiaj w postaci książki, to jest dużo bardziej mozolna praca, dużo mniej często efektywna niż atrakcyjny obraz. Po prostu jest to wspaniałe medium, które mówi językiem dzieci, takiego świata, w którym one się wychowują. Więc jeśli ma fajne treści, to na pewno jako forma przekazu jest atrakcyjna dla dzieci. Czy da się jakoś stwierdzić, czy gry mogą usprawnić nasz rozwój intelektualny? Nie ma tak naprawdę takich rzetelnych badań, bo te gry jednak są takim obszarem rozwijającym się, tak? My powinniśmy mieć wieloletnie, podłużne badania, właściwie międzypokoleniowe, żeby zobaczyć, czym się różni pokolenie dzieci, które grają od tych, które nie grają. My mamy mnóstwo obserwacji, mamy mnóstwo takich pojedynczych badań, które bardzo często różne rzeczy mówią. Na pewno jest tak, że poziom inteligencji u dzieci z roku na rok rośnie w ogóle, jako w krajach wysoce rozwiniętych, po prostu tak jest. My wiemy, że większość
tych dzieci gra w tych krajach wysoko rozwiniętych, więc też znowu nie jako jedyny czynnik, ale jako jeden z licznych czynników tego świata technologii, no tak jest, że dzieci się szybciej rozwijają. Na pewno można stwierdzić, że gry, nie tylko same gry, ale gry na pewno wpływają na rozwój poznawczy, tak? Wymagają od dzieci przerzutności uwagi, postrzegania, szybkiego refleksu, podejmowania decyzji. No na pewno tam w tym umyśle dużo rzeczy się dzieje, w związku z tym na pewno aktywizują te procesy umysłowe, ale to, czy de facto to pokolenie przez same gry jest inteligentniejsze, nie wiadomo. Na pewno wpływa na rozwój poznawczy. Na pewno nie za dobrze wpływa na rozwój motoryczny, znowu powiemy fizyczny, tak? Bo dzieci, które mniej wychodzą, te, które siedziały dawniej na trzepaku i musiały fikać koziołki, dzisiaj grają. W związku z tym poziom otyłości też rośnie. I to jest coś, co na pewno będzie tym negatywną wypadkową tego, że dzieci grają. Ciekawą grą w kontekście tego tematu jest The Tiny Bank Story, którą honorowym patronatem objęła Mensa, czyli stowarzyszenie zrzeszające ludzi o najwyższym ilorazie inteligencji. Na pierwszy rzut oka trudno dostrzec, co wartego promowania dostrzegła Mensa w tak spokojnej i pozornie nieskomplikowanej grze. Istota rzeczy tkwi w łamigłówkach zawartych w grze. Tu nie liczy się refleks, tylko spostrzegawczość i umiejętność kojarzenia, bo zadaniem użytkownika jest m.in. odnajdywać i łączyć poukrywane w grze elementy. Oczywiście pytanie o to, czy da się za pomocą podobnych programów wytrenować własny iloraz inteligencji, pozostaje otwarte, ale kto wie. W każdym razie dla najmłodszych może to być fajna propozycja. Gry wideo mogą jednak znaleźć użytek także w nauce osób całkiem dorosłych. Przykładu dostarcza m.in. firma Neuronowa, specjalizująca się w takich szkoleniach jak nauka szybkiego czytania czy kursy poprawiające efektywność uczenia się. Uczestnicy kursów dostają dostęp do platformy internetowej, na której znajdują się proste gry i programy edukacyjne utrwalające zdobyte na kursie umiejętności. Z jakich gier korzystają uczestnicy waszych kursów i jakie umiejętności w ten sposób szkolą? Uczestnicy naszych kursów korzystają z trzech takich typowych działów kursów. Jedna kategoria rozwija prędkość czytania, druga jest skoncentrowana na umiejętności zapamiętywania, a trzecia dotyczy wszystkich szybko wykonywanych zadań, łączenia zadań i nazywamy ją takimi ćwiczeniami związanymi z refleksem. Jak dużo elementów jesteśmy w stanie rozpoznawać w danym momencie. Bardzo dużo osób radzi sobie świetnie z dwoma, trzema elementami. Tutaj na tym ćwiczeniu zastanawiamy się, jak dużą koncentrację moglibyśmy, jak dużo moglibyśmy elementów rozpoznać, patrząc na cztery elementy od razu. I okazuje się, że po kilku minutach treningów dużo osób jest w stanie osiągnąć ten poziom czterech. Oczywiście im dłużej trenujemy, tym ta umiejętność wyszukiwania, rozpoznawania informacji staje się coraz bardziej rozwinięta. Czy sami wykonujecie te gry, czy robicie je i czy trudno jest je zrobić? Tak, za każdym razem, kiedy realizujemy projekty, budujemy zespół, który później przygotowuje te gry, nie jest trudno robić gry, jeżeli doskonale wiemy, czego chcemy. Jeżeli nie wiemy, nie znamy tego użytkownika, albo wydaje nam się, że potrafimy zrobić coś fantastycznego, a później ostateczny użytkownik mówi nam, to jest nie to, albo gra staje się bardzo mało intuicyjna, to uczy pokory i z pewnością wymaga pewnego doświadczenia, rozbudowywania tego typu ćwiczeń, które na pierwszy rzut oka wydają się dosyć proste, natomiast kontakt z tym końcowym użytkownikiem dostarcza bardzo ciekawych, wnikliwych analiz, co tak naprawdę ludzie chcą. Te doświadczenia zbieram już przez bardzo wiele lat. Czy tego typu programy powinny znaleźć się w ramach ogólnego systemu edukacji? Czy to jest właśnie przyszłość nauki? Oczywiście jestem przekonany, że takie programy, wdrożenie coraz większej dozy technologii do programów edukacyjnych jest przyszłością. Jest to proces, wydaje mi się, nieunikniony. Natomiast kiedy? Czy jesteśmy w dobrym momencie, żeby to zrobić powszechnie? To jest dopiero pytanie, które wydaje mi się powinniśmy rozważać. Wydaje mi się, że wymaga jeszcze sporo testowania, wdrażanie nowych rozwiązań, ponieważ tutaj akurat, tak jak wspominaliśmy, decyduje to, czy ten końcowy użytkownik będzie w stanie sobie z tym fajnie radzić, czy kto zainteresuje. Myślę, że powoli, małymi kroczkami te programy zdecydowanie powinny się już pojawiać, chociażby po to, żebyśmy zbierali informacje na temat tego, jak to dziecko w szkole sobie radzi z tymi programami. Czy to jest to, czego oczekuje, czy nauczyciel potrafi wykorzystać ten program, czy ten program
jest możliwy do, czy on może podnieść wartość edukacji w naszym kraju. Wydaje mi się, że przyszłościowo nie mamy alternatywy. Już te przykłady pokazują, że gry mają do odegrania w edukacji pewną rolę. Na ile istotną? O tym przekonamy się z czasem, a w Joincie pewnie będziemy do tego tematu jeszcze wracać. I tak oto dojechaliśmy do końca tego odcinka. W następnym spotykamy się za miesiąc 23 listopada. Zapamiętajcie sobie tę datę, bo będzie się działo. Oj, będzie. Do zobaczenia. Bum, bum, bum.